Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition na modach modyfikacja Falskar. Ruiny Halmr, czy jakoś tak. Holmr. Whatever. Standardowe. Właśnie takie niestandardowe ruiny bym powiedział, bo nawet fajnie zorganizowane, co od razu zawsze cieszy i zachęca do dalszego zwiedzania. I ostatnie drzwi, mówisz. Chyba wszystkiego tam nie zwiedziłem, nieprawdaż? Były tylko trzy bramy, a tu jeszcze jest zejście węża. Chodźmy. Lydia się wpieprza, nie? Przede mnie. 50 to chyba już mogę coś dać. A ja nie mam jeszcze 50. Parabam. Parabam. Pokaż co będzie. Zabiję cię, jeśli będę musiała. I don't know, jakieś drzwi otworzyłem czy coś. Coś tam nacisłem. Uruchomiłem pułapkę, kurde. Mogę ją wyłączyć? Wyłączyłem. No musiałem z ciekawości sprawdzić. Nie wygrasz ze mną. Chodź tu, kurwa. Gdzie? On, co oni? Od kiedy oni mają takie, kurde, AI? Gdzie on biegnie w ogóle? Co on robi? Od kiedy oni tak myślą? Żeby coś robić. Nie wiem, jaki ma to sens. Ale coś. Coś innego niż parcie do przodu na łeb, na szyję bezmyślnie. Pradawna norska ściana. Oła. O ty kurwa. Zaczynajmy wreszcie. Kurwa, też chciałem strzelić.
Dobra, tu się trochę zabawimy w takim razie. Czy to klętą broń? Nie, to eliksir zaklinacza, to później. O kurwa, ależ zdążył tam to nacisnąć na tej klawiaturze. Coś jak ten Wabba Jack, nie? Coś tam było takiego Wabba Jack. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, że jak użyłeś, to był taki kostur, który jak użyłeś, to nie wiadomo było, co się stanie, czy coś takiego. To jest chyba taki Wabba Młot, czyli jak jebniesz, to nie wiadomo, co się stanie. Nie wiem, nic tam nie było napisane. Wow, strzał ze smoczej stali 25. O kurde, mistrz musi wejść teraz. Mech. No i wychodzimy. Fajnie było. Jesteśmy tu, gdzie się spodziewałem, że wyjdziemy. Tą skrzynię już żeśmy zrobili. Heja, banana. Lecimy dalej. Tutaj jakiś kurde na radarze mnie się pojawia. Ale to za tą górą chyba dopiero. No to na pewno sobie zwiedzimy po kolei, będą zadanka jakieś czy coś, nie? No tak z tym skakaniem, on jest dziwny strasznie, nie?
Co to za ciupla znowu? Jar piaskowej muszli. I tu będą pewnie te wiły pieprzone, moje znienawidzone najbardziej wróg w tej grze. Kupiłem sobie dzisiaj czereśnie i kurwa nie zjadłem wszystkich. Jaskinia. Ciekawe co jest w środku. To jest jakiś dziwny znak. Nie, że zły, ale dziwny. Bo ja jak kupię sobie czereśni i worek, to zawsze wpierdolę wszystkie, choćby mi... Normalnie brzuch mi pęka już, nie? Jest taki jak wyjebany w kosmos wręcz. Ale czereśnie to ja mogę wpierdalać wszystkie. Wiadomo, że tam czereśniami to się napchasz dosłownie na chwilę tylko, nie? I zaraz ci przejdzie. Czereśniami się nie najesz, to jest sam sok praktycznie, wiadomo, nie? Ale... No nie zjadłem wszystkich, nie dałem radę, wam powiem. A to nie było ich jakoś nie wiadomo ile, nie? Nie, nie dużo w sumie. A to jest jakiś tam znak. I jak dla mnie to jest znak, że czas na urlop. Wiecie? Że jestem zmęczony i muszę odpocząć. Takie jest moje zdanie. No krabów nie widziałem. Także spoko. Coś czuję, że ta taka krata, co tam była, to jest wyjście. Zerknijmy. Że też kurde jak idziesz, nie? To nie ma takiej dziury. Właśnie, chyba, nie? Nie ma takich dziur, nie? Jak idziesz. Żeby wpaść. Coś mi się wydaje. To było też całkiem spoko. A zawsze takie coś, że jak idziesz normalnie sobie po trawie, patrzysz, a tu dziura w ziemi i tam jakaś jaskinia, to zawsze jest takie wow.
No i co? O! Coś! Mówię, kraby błotne, co to może być? Tak naprawdę, nie? Teraz mogę coś dodać chyba. Potężne ataki frontalne buławami zapewniają pobliskim sojusznikom premię. 20% dodatkowych obrażeń od ataku na 15 sekund. Efekt kumuluje się. Nieźle. Tu już chyba nie dojechałem z tą puławą, mi się wydaje, że miałem tylko wyszczerbienie. Bo miałem rozwinięte w inne strony też. O! Ale nie ma, kurde, tego kamienia. Patrzcie, patrzcie. Bo my musimy jeszcze dwa fragmenty, nie? Ale kurwa nie ma tutaj, może gdzieś dalej się idzie. I będzie. Kurde, co ja robię? Drzwi są, dobra, cicho. Nic nie będziemy na razie zaklinać, nie? Bo trzeba to dobrze zrobić, trzeba coś tam wypić. Trzeba... Najlepiej sobie te dendryczne zbroje w sumie zrobić. Pozwólcie, że jak już o tym mówię, to sprawdzę parę rzeczy. Mam na przykład 6 ród ebonu i 8 sztabek na przykład, to pewnie coś tam by już się... Teges i jeszcze serca Dedry. Na pewno miałem. Na bank. To nie jest tego. To może tu było. Tylko jedno, kurwa. Byśmy sobie zrobili dendryczną zbroję i ją właśnie zakleli. Pona zaklinali, nie? I to już by był chyba wtedy... No wygląda na to, że koniec z naszą zabawą ze zbroją. Ja bym swoją oddał Liditon, co teraz mam na sobie. Plus jeszcze bym tam oddał jej ten hełm smoczy, co go mam. Jeszcze bym też zaklął może dla niej to, nie? Tak na fazę. Niech wali jeszcze lepiej, kurde, tam czy coś. O ile się da, jeszcze lepiej. Okej, no tak jak myślałem, to jest wyjście. No dobra. To jak to się nazywało? Jar piaskowej muszy. Ale kurde, nie ma tego, no. A ja tu gadu, ale mam nadzieję, że nie ominąłem. No, piszą, że zbadano. Chuj, no to nie ma. On mówi, wszędzie tam, gdzie są nekromanci, no to mówi, widocznie nie tu, tutaj może zmyłka, nie? Mówią, że zbadano. A tylko dwa fragmenty mi zostały do zebrania. To jest prawdopodobnie nie właśnie tak randomowo, tylko trzeba zrobić jakieś zadanie. Tak mi się wydaje. Poważnie? Mam tam dopłynąć do tej jaskini? Tam jest jaskinia, ej. Sprawdzimy.
Normalnie. Kurde, ale nie wiadomo, czy też nie jest zadanie tutaj związane z tym, nie? Nie ma potrzeby, żebyś takiego exploringu na siłę. Może być. Chciałem w sumie tylko sprawdzić. Nie wchodzimy tam. Odkryjemy sobie to miejsce i jeżeli nas tam żadne zadanie nie popchnie, to pójdziemy w końcu. Wiecie? Tak byśmy to zrobili chyba. Z Gombi Arika, bo mogą nas tu wysłać, kurde, faktycznie. Zakładam, że nas tu wyślą. Więc tu nie wchodzę. Chciałem sprawdzić, czy faktycznie. Tak czy siak, mamy już doki, do których to szliśmy przez ten cały czas. Co się dzieje? A oni są pojmani, okej. On zajebał mnie. No dobra. Co to się kurde dzieje? Czy powoli wczytuję, nie? Nie wiem, czy jest Lydia teraz. Kurwa, trochę ich jest. Kurwa, no trochę ich jest. Chyba zajebali mnie, ej. Co oni tacy dobrze są? No ale założę zaraz jakieś mikstury i będzie git. Lydia gdzieś tu była chyba, bo... chyba do nich strzelała. Tak mi się wydawało przynajmniej. Tylko nie wszyscy, kurwa. Tu już jeden mnie widzi, dobra. Dwóch, trzech. Come on now, give me
shot. No, Lydia tam walczy. Ten jest skurwiel. Dawaj go, patrz co za sukinsyn. Jebany. Nie, mi się wydaje, że miałbym hełm normalny, to by mnie tak nie cisnęli. Kryta mnie musiał wywalić jakiegoś. Dobrze, chociaż Lydia przyszła. Te skurwiele już biegną. Miałem tu jakiś czar. Ej chuj, jeszcze go nie trafiam, nie? You serious? You're not welcome in Falskar, traveler. Ja pierdolę, bo on ma taką długą tą dzidę jebaka. Do tego. You may be a Nord, but you don't belong in Falskar. Give me that one. Zdech w końcu. No najgorszy. Czego nie trafiłem, kurwa? Ta już biegnie dalej. Mogę z tobą skończyć? Dobra. Orkowa włócznia okaleczacz. Obrażenia tylko 20, a zabiło mnie w moment. Dziękuję ci za to, co zrobiłeś. Byliśmy gotowi wyjechać. Nie mogłem pozwolić, by zrobili coś Frey. Proszę przyjmij to, przynajmniej tyle mogę zrobić. Wiesz coś na temat bandytów, którzy tu byli? Właściwie to tak, wiem. Zatrzymali się w zbrojowni Hjalmar. To na północny zachód stąd. Szukasz ich, nieprawdaż? Proszę, zaznaczę ci to miejsce na mapie. Czy możesz mi coś powiedzieć o wybrzeżu? Dobrze, jeśli nalegasz, w większości jest pokryte ruinami i dziurami przypominającymi o mrocznej przeszłości tej ziemi. Jest tam stara latarnia morska, niby nawiedzona, żerdź smoczej kości jeszcze z czasów smoków, grota ponurego szczura, gdzie cumowali kiedyś piraci. Do czasu aż góra się usunęła, zatapiając fort wraz z ludźmi, którzy byli w środku, powiadają, że nadal nawiedzają wnętrza jaskiń. I w końcu są tam ruiny Holmr, starożytnej norskiej wioski rybackiej. Bogowie jedynie wiedzą, jak udało się im przetrwać, żyjąc na takim wybrzeżu jak te.
Cokolwiek ciekawego zdarzyło się w okolicy, oprócz tego, że was pojmali i związali bandyci. Poza tym, że uratowałeś nas przed bandytami, za co swoją drogą dziękuję ci ponownie. Jeżeli rozglądasz się za jakąś przygodą, to rozmawiaj z Wolfem. Ostatnio interesuje się latarnią morską. O tym miejscu krążą opowieści, nie wygląda to dobrze. Porozmawiaj z Wolfem, jeśli jesteś zainteresowany. Od jak dawna ty i Freya jesteście małżeństwem? Jesteśmy małżeństwem od prawie 10 lat. Niedługo później urodził się Galen. Właśnie zbliża się nasza rocznica. Potrzebuję pomocy w zdobyciu prezentu dla Freyi. Czy zechciałbyś mi w tym pomóc? Zależy. Pomogę. W porządku. Wyglądasz na kogoś, kto cieszy się na samą myśl o tym, co z tego wyniknie. Chcę podarować Freyi coś specjalnego na naszą 10. rocznicę. Dawniej jej matka nosiła olśniewający naszyjnik z szafirem. Prezent od jej ojca. Nosiła go przez cały czas. Gdy byliśmy jeszcze dziećmi, rodziców zabili rozbójnicy. Jej matka musiała ukryć naszyjnik, gdyż bandyci go nie zabrali. Straż udała Freyi naszyjnik, a ona się z nim nie rozstawała. Jednakże bandyci musieli się dowiedzieć, że ona go ma, gdyż włamali się kilka dni później i zabrali go. To było wszystko, co zostało Freyi po jej rodzicach i nigdy go nie odzyskano. Chcę zwrócić Freyi część tych wspomnień i zrobię kopię tego naszyjnika. Nie będzie to ten sam, ale sądzę, że będzie dla niej znaczył tyle samo. Langar z bursztynowego potoku potrafi stworzyć taki piękny egzemplarz. Jednakże będzie potrzebował do tego specjalnego klejnotu. Chcesz, byś udał się do groty ponurego szczura, odnalazł bezcenny szafir, zaniósł go do Langara. Będzie wtedy mógł odwożyć naszyjnik, a ja będę mógł zrobić niespodziankę Freyi. Sztuka polega na tym, że klejnot ponoć jest strzeżony przez załogę zatopionego statku, który go przewoził. Ciągle chodzą po tej jaskini, ale nie są już żywi. Chyba rozumiesz, co mam na myśli. No, rozumiem. Jeżeli zdobędziesz wszystko i przyniesiesz mi naszyjnik, będę twoim dłużnikiem na zawsze. Grota jest na wybrzeżu daleko na zachód. Aha, no dobra. Oczywiście byliśmy już tutaj. Nie wiem, czy tam znowu będą wrogowie, czy po prostu pójdziemy z jakiejś skrzyni, weźmiemy na coś tam, nie? Jakiś tam właśnie klejnot. Tak czy siak pogadamy tutaj ze wszystkimi, bo jeszcze mamy zadanka. Ale to w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie po sobie łapkę w górę, subskrybujcie. Zajrzyjcie do innych materiałów, a my zobaczymy się już wkrótce. Na razie.